Diaporama. Co to jest? No właśnie. Diaporama to forma prezentacji fotografu. Forma prezentacji fotografu wzbogacona o dźwięk. Fotografię usłyszeć, muzykę zobaczyć, to jest efekt szukania, sformułowania, co rozumiemy pod diaporamą. Moja działalność od początku szła w kierunku poszukiwania form pozwalających na dotarcie z utworem fotograficznym jak najbliżej ludzi. Nie wszyscy wchodzili do galerii, tak? I nie wszyscy mieli fotografowie możliwość zaprezentowania się w galerii. To jest tak, że artysta może wykonać fotografię, pięknie je oprawić, powiesić w galerii, zaprosić oglądających, oni będą sobie oglądali, przejdą od tej do tej i tak dalej i właściwie jakby obejrzą fotografię. Ale jeżeli mamy kilka fotografii, można zbudować z tego pewną narrację. Dodatkowo wzbogacono tę prezentację dźwiękiem, warstwą dźwiękową. Ekspresja ciszej, głośniej, kilka instrumentów, całe sekcje, tak? Tam również znajdują się treści. Termin diaporama przywiozła pani Krystyna Łyczywek, fotografka mieszkająca w Szczecinie, która uczestniczyła w zorganizowanym ruchu fotograficznym w Europie, mianowicie w FIAP-ie. I ona jakby w końcu lat 60. przywiozła tę nowość do Polski. Jeździła po różnych ośrodkach, prezentowała, pokazywała również troszkę swoje prace i to zaciekawiło wielu ludzi związanych z fotografią. Diaporama w ogóle jako taka do tej części, można powiedzieć, artystycznej przeszła troszeczkę z technologii prezentacji swoich wyrobów przez duże koncerny zachodnie. W Stanach Zjednoczonych firmy takie jak Kodak czy też niemiecka firma Kinderman produkowały już specjalną aparaturę, która umożliwiała prezentację tej fotografii. O tym jeszcze za chwilę. Natomiast wracając do pani Łyczywek, ona tutaj, udało jej się zachęcić parę osób do zajęcia się tym. Jedną z pierwszych osób to był pan Król, który zrobił znakomitą w 1973 roku realizację, która zresztą była pokazywana w takim pierwszym, chyba ważniejszym w bloku wschodnim festiwalu. To był festiwal węgierskiej miejscowości Vác. Tam się zjeżdżali nie tylko ludzie, fotografowie z części wschodniej Europy, ale również goszczono artystów z Niemiec, z Francji, z Wielkiej Brytanii. W Polsce zaczęto powoli się interesować tym, ale to był dosyć taki wymagający, powiem w cudzysłowie, sport. Pierwszą taką bardziej złożoną, wyrafinowaną, bym powiedział, projekcją były dwie diaporamy Stefana Wojnieckiego. Jedna to była Gołębin Stary, nie wiem jaki był tytuł, nie pamiętam, która dotyczyła człowieka, pracy, a związanego z rolnictwem, bo to był PGR gdzieś w okolicach Kościana. I drugi, poważniejszy utwór, temat środowisko, ekologia, zagrożenie dla człowieka było właśnie wyartykułowane poprzez dęby i, tak, które miało pokazać to zagrożenie, jakie jest i dla natury, i dla przyrody, i dla człowieka. Hałas, tempo życia i tak dalej, i tak dalej. I to jest 1974 rok. Ja to widziałem w zamku w Łagowie Lubuskim w czerwcu 1974 roku. Pokazał
jak współcześnie człowiek oddziaływuje niekorzystnie na środowisko i środowisko, które człowiek tworzy w dużych aglomeracjach, są przeciwko człowiekowi. Nerwowe życie, hałas, spaliny, bo były pokazane fotografie informujące o zanieczyszczeniu tego środowiska. I przychodzi kulminacja, pogotowie, sygnał, leży człowiek, serce, szpital, operacja i fotografie, które ten, użyję słowa kanał, na którym jest pole, na którym jest historia człowieka w mieście, kończy się uratowany. Dęby fotografowane są w ten sposób, że pokazuje się coraz większe ubytki, złamania już chorych, osłabionych drzew i próby ich ratowania poprzez zamurowywanie tych dziupli, tak, siatka wzmacniania, ale niestety drzewo się przewraca, konar odłamany leży, także udało się człowieka uratować, ale natury niestety nie. Pole obrazowe, to są dwie historie, to nie były, że naprzemia. Mogły być cztery projektory, ale to były dwa pola obrazowe. Co najmniej cztery były. Natomiast pewne nową Stefana Wojneckiego to było wykorzystanie lustra przepuszczalnego i on wchodził tym lustrem w strumień światła i brał ten obraz, który dynamizował, tak, projekcję, obraz, który wędrował po ścianie. To wszystko. To oczywiście rzutniki, ponieważ ta forma fotografii opierała się na prezentacji fotografii nie wykonanej w postaci papierowej, tylko w postaci slajdów, czyli przyrzeczy czarno-białych bądź kolorowych, w zależności od zamysłu autora, no i bardzo często możliwości finansowych wykonujemy, bo to też nie jest bez znaczenia, mówimy o początku lat 70. Taką aparaturą dysponowały z reguły amatorskie ośrodki, które były związane z pałacami kultury, z jednostkami administracyjnymi, które miały jakby, krótko mówiąc, państwowe wsparcie. Oni mieli rzutniki, najczęściej były to rzutniki diapol, bardzo zawodne, ale pozwalały na taką formę prezentacji. Chodzi o efekt przenikania. Dwa rzutniki, każdy z tych rzutników ustawiony jest na to samo pole obrazowe. Czyli jeżeli włączymy jeden rzutnik, to na ekranie zobaczymy fotografię z pierwszego rzutnika. Jeżeli wyłączymy pierwszy rzutnik, włączymy drugi rzutnik, to w tym samym miejscu zobaczymy fotografię z drugiego rzutnika. Wykorzystywane to jest w najrozmaitszy sposób. To przenikanie może być wolne, może być szybkie, może być gwałtowne. Odpowiedni dobór dźwięku, warstwy dźwiękowej, bo najczęściej jest to podkład muzyczny, ale bardzo często są to, warstwa jest specjalnie robiona, przygotowywana dla podkreślenia fotografii prezentowanych. Niektóre diaporamy, które powstawały w czasie, o którym mówię, trwały 1,5 minuty, niektóre trwały 15 minut. Wszystko zależało od przesłania autora, co chciał tym powiedzieć. Rozbieg trzeba zacząć w 1975 roku, kiedy we wrześniu po raz pierwszy zorganizowałem warsztaty fotograficzne. Zupełnie nowe środowisko było, ale było dużo młodych ludzi ze względu na szkolnictwo techniczne. W następnym roku znów zorganizowałem warsztaty
to się tytuł roboczy, ta prezentacja miała taśma, ale tam już miałem kontakt z Jackiem Śledzikowskim i którego zapytałem, co to jest za gościu, który jest autorem tych fotografii. Było to trochę inaczej. Ja zaraz powiem, bo to takie dosyć zabawne jest. Otóż wywiesiliśmy swoje prace, bo był ogłoszony konkurs. Z dumą wywiesiłem jakieś swoje fotografidło. Duże było, bo dobrze robiłem te odbitki. A obok mnie powiesił Mariusz Stachowiak parę innych fotografii. Podszedł Nowacki i tak spojrzał. Kto robił te fotografie? No to mówię, ja i Mariusz, nie? Kto robił tą dużą? Mówię, ja. Aha. A kto robił te małe? Mariusz. Aha. No to tak, to ty, Jacku, zostań w ciemni, a ty przyjedź do mnie do pałacu. Studio GIM rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku. I kiedy powstało studio GIM, Diaporamy i Multiwizji, mieliśmy w planach również kilka obrazów równocześnie eksponować. Do Mariusza Stachowiaka, partnera, powiedziałem, musimy zdefiniować, co dla nas się kryje pod terminem diaporama. W 1980 roku, kiedy były realizowane warsztaty z Korzęcin, żeśmy skorzystali w pełni słowa znaczenia z terminu diaporama. To był zapis życia miasteczka letniskowego, jakim nad jeziorem w Skorzęcinie w miesiącach lipcu gromadziło się około 5 tysięcy czasowników. Jednym z tematów tych warsztatów była właśnie fotografia pod kątem diaporamy. I tutaj trzeba powiedzieć, że z wszystkich uczestników właśnie Mariusz Stachowiak zwrócił niezwykłą uwagę swoimi fotografiami Janusza. Mało tego, doszło do takiego bardzo zabawnego trochę zdarzenia, mianowicie Janusz poprosił o pomysł na muzykę i wybrał najpierw jakąś muzykę, a później poprosił uczestników następnego dnia przychodzi Mariusz i przynosi mu dokładnie tę muzykę, którą wybrał Janusz. No to już bardzo zainteresowało Janusza i tak rozpoczęła się współpraca Mariusza i Janusza. Oni trochę byli tak jak ogień i woda. Janusz, niezwykle stanowany profesjonalista, w każdym calu dopieszczający, wszystko organizujący, i Mariusz, człowiek pełen nowych pomysłów, eksplozja, powiedziałbym buntownik trochę, w znakomity sposób grali razem. Tu właściwie zaczęła się historia Studia GIM. Powstały kolejne realizacje, między innymi diaporama Mariusza Stachowiaka. Mówię tutaj o diaporamie Noc. To była diaporama, która opierała się głównie na fotografiach wykonanych przez Mariusza w Garbarni w Gnieźnie. Dzisiaj już na zakładzie nie istnieje. To była bardzo ciekawa diaporama pokazująca pracę w tym obiekcie, jak to wszystko wyglądało. Ja dołączyłem w 80 roku. Spotkałem wtedy na ulicy Janusza i Mariusza. I oni właśnie szli, bardzo żywo rozmawiali. W ręce Janusz niósł jakąś skrzynkę. Okazało się, że niosą ze sobą sterownik do rzutników, który umożliwia robienie im prezentacji diaporam. Ale oni nie byli do końca zadowoleni z tego sterownika. Coś tam im, już nie pamiętam, o co to chodziło, ale wiem, że to nie tak chcieli, żeby to działało. Ponieważ wtedy byłem dobrze zapowiadającym się elektronikiem i rozpoczynałem swoją karierę, więc mówię, dobra, fajnie, usiądźmy, pogadajmy, może uda się coś zrobić. I tak powstał pomysł na trąbkę B. To jest właśnie trąbka B. Urządzenie, które zostało skonstruowane specjalnie na potrzeby Studia GIM. Nie było takich urządzeń wtedy dostępnych. Nie wiedzieliśmy, jak powinny działać takie urządzenie.
Ja po prostu podpatrzyłem, jak pracują Stachowiak i Nowacki i w oparciu o to, co widziałem, zaproponowałem taką konstrukcję, którą zresztą zrobiłem sam własnoręcznie, oprócz obudowy. Obudowa jest patentem Janusza Nowackiego, który powiedział, że on chce mieć to w takiej obudowie. Co to było za urządzenie? To urządzenie umożliwiało podłączenie dwóch rzutników i sterowanie jasnością światła oraz zmianą przeźroczy. Ta jasność mogła być zmieniana w sposób płynny bądź w sposób nagły. Jednocześnie można było sterować dwoma kanałami niezależnie, co zwiększało liczbę możliwości uzyskiwanych efektów. Mieszać światła, myśmy to nazywali roboczo trąbką B. To była klawiatura, to był twój fortepian taki, na którym się... Trzeci obraz na moment powstawał, kiedy spotykały się dwa obrazy. Wchodzący i wchodzący. O różnym natężeniu światła. I starałem się wykorzystywać właśnie to spotkanie na tworzenie tego ulotnego obrazu, który tylko przez krótki moment istniał na ekranie. To było pierwsze, jedyne urządzenie, takie unikalne, które powstało dla Studia DIM i które powstało na podstawie rozmów, na podstawie wymagań, które Mariusz i Janusz określili. Trąbka B wręcz można powiedzieć umożliwiła wykonanie niektórych diaporam. Zresztą nie wszystkich. Tutaj muszę powiedzieć o jednej diaporamie. Moim zdaniem jest to jedna z piękniejszych diaporam, które w ogóle powstały, co najmniej w studiu DIM, a w ogóle z tych, które znam, a troszkę znam. Mianowicie chcę powiedzieć o impresji jesiennej. To jest mistrzowska fotografia, moim zdaniem. Sama fotografia powstała w roku 1977, bodajże w dwóch czy trzech podejściach, na nie więcej niż dwóch taśmach liczących 36 odbitek przy pomocy aparatu Praktika. Przy pomocy fotografie powstały na diapozytywach Orbo. Czyli w zasadzie wszystko takie w bardzo średniej klasie. Po prostu nie było dostępu do sprzętu i do materiałów klasy światowej.
Ja miałem przyjemność jakiś czas temu zaprezentować ze zgodą autora tę diaporamę moim przyjaciołom i po projekcji ktoś stwierdził, że ależ to przecież nic takiego trudnego, bierzesz Photoshopa i robisz. Tak, tyle tylko, że mówimy o fotografiach, które powstały w 1977 roku, kiedy Photoshop, to jeszcze w ogóle nie wiedziano, że coś takiego będzie. To była fotografia, która była wykonana absolutnie w sposób analogowy, z użyciem najrozmaitszej, z użyciem wiedzy o optyce, wiedzy o fotografii, wiedzy o sprzęcie, którym się posługują. To były techniki związane z makrofotografią, to były techniki związane z oświetleniem dyfrakcyjnym, to były techniki, gdzie wykorzystywano addytywne mieszanie światła. To były techniki, których tak, addytywne mieszanie światła. Tutaj widać w tej fotografii niezwykłą dojrzałość Janusza Nowackiego, bo zrobić diaporamę, która trwa 7 minut, w której jest, jeśli dobrze pamiętam, 29 fotografii na dwóch taśmach po 36 fotografii, to jest naprawdę, trzeba wiedzieć, co się fotografuje. Tak powstała diaporama. Ona długo nie była prezentowana. Fotografie leżały gdzieś tam. Janusz szukał muzyki. On widział tą muzykę. Widział ją poprzez obiektyw swojego aparatu, ale jeszcze jej nie słyszał. Jak zabawnie kiedyś wspomniał, dopiero w 1979 roku Jean-Michel Jarre napisał jemu muzykę. Equinox, to było to. Impresja jesienna została pokazana na sprzęcie
na trąbce B. Janusz zresztą sam powiedział w którymś momencie, że bardzo mu to pomogło, ponieważ on jakby łatwiej słyszał muzykę, łatwiej widział muzykę może, słysząc obraz, bo to trochę przewrotne stwierdzenie, ale w przypadku Janusza te dwie rzeczy były zawsze niezwykle spójne. On naturę muzyka miał, zresztą doświadczenie muzyka w swojej karierze również miał, ale to było niezwykle spójne, to się zawsze zazębiało. W kolejnym kroku zbudowałem automatyczne urządzenie z zapisem na taśmę. Ale też jakoś to panu nie pasowało. Ono miało swoje ograniczenie, chociaż tam było można wiele rzeczy zapisywać przy pomocy urządzenia tego. Oni woleli grać. Czyli dochodzimy do kolejnego elementu diaporamy jako spektaklu. To był koncert. To był koncert Janusza Nowackiego, Mariusza Stachowiaka, koncert na obraz i dźwięk. Diaporama zdefiniowana w studiu. Studio im zawsze trochę więcej chciało pokazać. Pewnie można nazwać to właśnie spektaklem. Z ciekawszych diaporam również potrzeba była robienia z jednego z obrazów pioruna. Pojawiło się miejsce, w którym można było prezentować swoje diaporamy i w którym spotykali się różni twórcy. Pojawiły się ośrodki, takie jak Ośrodek Szczeciński z Krzysiem Lakowiczem, Ośrodek Wrocławski, Artur i Robert Balińscy i wielu ośrodek w Lubiniu, ośrodek w Legnicy, wiele ciekawych osób, które się tym zaczęły zajmować i pojawił się przegląd diaporamy w Lubiniu. Pamiętam jedną projekcję, gdzie autor na każdej fotografii, ponieważ był na wycieczce w Egipcie, więc na każdej fotografii umieścił siebie. Tak do trzeciej fotografii oglądaliśmy to z zaciekawieniem, ale jak już na czwartej fotografii, to już jak się pojawił autor, rozległ się brawa, tutaj o, jest autor. Na którejś fotografii nie pojawił się autor i tutaj sala rozżalona, a gdzie autor, autor? Pojawiały się ośrodki właśnie pracy Balińskich, pracy Lachowicza, no i przede wszystkim pracy Studia Dim. Muszę powiedzieć, że rok w rok czekano na przyjazd Studia Dim. Było to zwykle tak, że jak Studio Dim prezentowało swoją pracę, to wszyscy z bardzo dużym zaciekawieniem się przyglądali. I w następnym roku to były podobne pomysły, to były podobne sposoby realizacji, to była podobna prezentacja. Wszyscy czekali na to zawsze, co przywiezie Studio Dim, a Studio Dim przywoziło coraz to ciekawsze prace. Realizacja, która narodziła się w mrokach stanu wojennego,
znakomicie oddająca atmosferę ulicy, życia w tamtym czasie. Do tego niesamowita muzyka Flory Purin i tam potrzeba było innego sposobu realizacji. Myśmy musieli zbudować, znaczy ja musiałem zbudować nowe urządzenie i to realizowaliśmy przy użyciu 5 rzutników. Chodziło o pokazanie tej beznadziejności, takiej szarości życia. Fotografia pokazuje Poznań, nasze kochane miasto, które jest fotografowane na materiale czarno-białym. Pokazuje taką beznadzieję stanu wojennego. Szare ulice, stosowana perspektywa żabia, przerysowanie schodów, na przykład przy wykorzystaniu kaponiery, pokazuje ludzi przemieszczających się z jednej strony na drugą, właściwie jakby troszkę bez celu, ze spuszczonymi głowami, tak jak to wtedy było. Pokazuje ten czas, taki trochę beznadziejny, jakbyśmy przestali wierzyć w cokolwiek, że cokolwiek się zmieni, że to wszystko musi tak być. Szare, siermiężne, trudne. Dlatego muzyka. Flora Purin to niesłychanie elektryzujący kawałek i optymistyczne zakończenie. Też chyba bodajże muzyka Tangerine Dream, jeżeli się nie pamięta, ale mam ten obraz w oczach. To są znaki poziome na ulicy 27 grudnia. Mianowicie najpierw jest wświetlony, jest znak do skrętu w lewo, znika, potem wświetlony znak do skrętu w prawo, znika i na końcu znak do jazdy na wprost. To taka trochę przenośna. Dokąd iść? Diaporama wyświetlana z 5 rzutników na 3 polach obrazowych. To trudna realizacja była. Musiało powstać kolejne urządzenie, żeby to umożliwić. Janusz powiedział, on chce mieć tam twarde wejścia i ma być słychać ten uderzenie zmiany klatki. Prezentację wykonywaliśmy na, jak wspomniałem, przy użyciu 5 rzutników. 3 z nich to były diapole, a 2 to były innej marki rzutniki. Diapol wspominam tutaj o tym, ponieważ diapol miał taki charakterystyczny dźwięk zmiennej klatki. A był taki element metalowy, który po naciśnięciu przycisku się wysuwał, jakiś tam silniczek go napędzał, to tak charakterystycznie szczęknęło, walnęło, puchnęło, zmieniła się klatka. I ta zmiana była taka, no tak jakby nagle ktoś wysunął obraz z ekranu, ciemny ekran i za chwilę wsunął następny. To był efekt, który specjalnie zastosowaliśmy. Chodziło o pokazanie jakby rejestracji ulicy poprzez reportera. Fotograf tutaj fotografuje, nie chodziło o żadne środki artystyczne, tam nie było czego wygładzać. To był taki czas, to było wszystko takie bardzo siermiężne, bardzo smutne. I ten efekt przy użyciu tych 3 diapoli udało nam się, ponieważ one były dosyć głośne, a muzyka nie była zbyt głośna, specjalnie ją nieco ściszaliśmy, także on był niezwykle charakterystyczny, dołączywszy do tego szum wentylatorów, sprawiało to rzeczywiście taką wrażenie jakiejś potwornej maszynerii, wszyscy poruszaliśmy się jak w orwellowskim świecie. To był taki efekt specjalnie zamierzony, natomiast ten finał, tak. Ten koniec, to już było jedno pole obrazowe, to już były tylko 2 rzutniki. Potrzebowaliśmy tam jeszcze efektów końcowych, miękkiego przenikania, do tego używaliśmy z kolei krokusów. To już było takie bardzo miękkie, ciepłe przenikanie. Jakby nasza nadzieja na to, że w końcu coś się zmieni i będzie tak, jak chcemy, żeby było. Zdarzało się, że sporo podróżowaliśmy po kraju, prezentując diaporamy z Janusza, to było wyzwanie, ponieważ rzutnik waży, tyle ile waży. Tych rzutników czasami mieliśmy 3, skrzynka B też waży, a trzeba było autobusem jechać gdzieś na jakiś tam kraj polski, na przykład do Krosna. Ale muszę powiedzieć, że tam na nas czekano. I to nie byli ludzie z zakładowych planów zagospodarowania środków, że tak powiem, na rozwój, tylko to byli ludzie, którzy chcieli obejrzeć fotografię.
skomplikowana partytura. Tak. Tak, jeszcze raz. Wcześniej uczestniczyliśmy też w takim koncercie Czekając na kometę Haleja, która odbywała się na targach. Do takiego spektaklu Jana Pekaczmarka Symfonia Solo. I to odbywało się w Teatrze Polskim, a widownia była na scenie obrotowej, który Teatr Polski posiada. I my żeśmy rzutowali na ściany przezrocza, kiedy scena zmieniała położenie. Publiczność znajdowała się na scenie obrotowej, a obrazy nasze były rzutowane na boki, a jednocześnie w miejscach, gdzie publiczność, widzowie zasiadają, były z tiulu tworzone ekrany i na to było z telebimu rzutowany obraz z muzykiem. Scenopis tak do projekcji, żeśmy u góry byli nad sceną, mieliśmy dwa rzutniki, żeby obraz miękko przechodził i no i tyle. To jest nasza partytura. Tutaj nie mam czasowego, tylko to jest informacja. Fotografie prezentowane w diaporamie musiały mieć postać slajdu. To znaczy, to był materiał pozytywowy, barwny, czyli to taka taśma celuloidowa z naniesionymi odpowiednimi substancjami chemicznymi, które po wywołaniu dawały obraz barwny przy świetle przechodzącym. Taki slajd oprawiało się w ramki. Były różne rodzaje ramek. Ta akurat jest ramką taką najprostszą, ramką bez szybek, ale bardzo często usztywniało się taki slajd i montowało się go do ramki z szybkami. To było i dobre, i złe. Problem z ramek z szybkami polegał na tym, że niewielka część jakiegokolwiek tłuszczu czy wilgoci po ściśnięciu powodowało powstanie tak zwanych pierścieni Newtona. To było widoczne w kształcie takich pierścieni o coraz większych średnicach. Ramki bez szybek nie posiadały tego, ale posiadały inną wadę. Mianowicie wyświetlane przez pewien czas, znajdujące się w sąsiedztwie źródła światła, którym była żarówka. Niestety nie były to żarówki LED-owe, bo w tamtych czasach jeszcze tego nie znano. Więc żarówka potrafiła mieć, a właściwie komora, w której umieszczano slajd, potrafiła mieć temperaturę około 50 stopni więcej. Po pewnym czasie tworzywo, które było bazą takiego slajdu, po prostu się wyginało. Ale z kolei nie tworzyły się pierścienie Newtona. Tego efektu, czyli efektu wyginania się na skutek temperatury, nie mają ramki z szybkami, ponieważ szybki wykonywane były nie z tworzywa sztucznego, a z cienkiego, półmilimetrowego szkła. Nieodłącznym problemem prezentacji slajdów był oczywiście kurz. Tutaj też widać troszeczkę kurzu. Używaliśmy specjalnych płynów zmieniających napięcie powierzchniowe, dzięki którym udawało się usuwać ładunek statyczny z takiej ramki stworzywa i w ten sposób jakby ograniczać ilość kurzu, który się gromadził. W zasadzie można powiedzieć, że rozróżniało się dwa rodzaje magazynków. Polskie rzutniki, takie jak Diapol,
lub późniejszy, całkiem zresztą udany Krokus, Krokus AF. Używałem magazynków prostych. To wyglądało w ten sposób. Slajdy wkładało się w takie jakby przegródki i wsuwało do mechanizmu rzutnika. Rzutnik w czasie wyświetlania slajdu wysuwał ramkę, wsuwał ją w tor optyczny rzutnika, a przy zmianie chował ją, przesuwał magazynek i wsuwał następny. Taki magazynek miał pewne ograniczenie, można było tutaj włożyć maksymalnie 36 slajdów. To bardzo często starczało, ale zdarzały się realizacje, które miały więcej fotografii i wtedy trzeba było w trakcie realizacji wymieniać magazynki. Tego problemu nie było przy zastosowaniu rzutników firmy Kodak, no ale niestety niewiele ośrodków posiadało takie rzutniki. To był sprzęt, który kupowało się za dewizy. I no, szczerze mówiąc, można było pomarzyć o takich rzutnikach. Jest to rzutnik typu karuzelowego. Nazwa pochodzi od specyficznego kształtu magazynku, który jest wykonany w postaci takiego pierścienia. Poszczególne slajdy wkładało się po zdjęciu pokrywy górnej, wkładało się również w takie przegródki, ale sam mechanizm obsługi takiego rzutnika był nieco inny. Mianowicie slajd wydobywał się nie z boku, tylko ze szczeliny pod spodem. On po prostu wpadał do obszaru toru optycznego rzutnika, a następnie był wypychany z niego z powrotem, magazynek był przesuwany o jeden. Albo do przodu, albo do tyłu, w zależności od tego, który przycisk nacisnęliśmy. Zaletą tych magazynków jest to, że można było włożyć do nich 80 slajdów. To dużo. To wystarczająco na nawet dość pokaźnych rozmiarów projekcje. No i bardzo szybko można było wymienić ten magazynek. To trwało dosłownie ułamek sekundy. No i jeszcze muszę o jednej rzeczy powiedzieć, która nie jest bez znaczenia przy projektach. Awaryjność rzutników. Rzutniki karuzelowe firmy Kodak cechowały się bardzo niską awaryjnością. One dość rzadko zawoziły. Bardzo wygodnie się je konserwowało, w sensie tym, że łatwo czyściło się tor optyczny, łatwo się czyściło cały kondensor, zwierciadło, wymieniało żarówkę, justowało tor optyczny. Łatwo też można było usunąć zakleszczoną slajd, chociaż nie do najłatwiejszych nie należała wymiana magazynku, jak się coś zacięło. No to był pewien problem. Więcej problemów było z rzutnikami naszymi, niestety Diapol i Krokus AF, szczególnie Diapol. Ich mechanizm był trochę zawodny i często kończyło się to tym, że slajd zostawał we wnętrzu rzutnika i trzeba było niestety przerwać projekcję.